z tej strony Smart Tester. Zapraszam Was dzisiaj na krótki unboxing telefonu Vicco Rainbow Gem 4G. Bierzmy się więc do roboty! Naszym oczom ukazuje się schludnie zapakowany telefon oraz przegródka na akcesoria. Odłóżmy na razie telefon i zajmiemy się akcesoriami. Pod telefonem znajdziemy adaptery do kart SIM, co już jest chyba znakiem rozpoznawczym Vicco, bo to kolejny telefon, który od nich testuje i tak zawsze jest. Oraz całą papierologię, bardzo opasłą instrukcję obsługi w naprawdę wielu językach. Oraz oczywiście kartę gwarancyjną. Reszta akcesoriów zaś znajduje się w osobnej szufladce po lewej stronie. Otwórzmy ją. Znajdziemy tu kabel USB, adapter do kontaktu oraz słuchawki dokanałowe. Jest to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ poprzedni telefon, który testowałem, miał średniej jakości słuchawki douszne. Zajmijmy się jednak najważniejszym elementem całego zestawu, czyli telefonem. Oto i on. Jak widzicie, mamy duże logo producenta, czujnik pomiaru światła oraz przednią kamerkę. Niestety Vicco w tym modelu nie zdecydowało się na użycie przycisków fizycznych. Przyciski będą się wyświetlać na ekranie pod pulpitem. Lewa strona jest wolna od jakichkolwiek przycisków, zaś na prawej znajduje się przycisk regulacji głośności oraz blokowania. Cały telefon sprawia bardzo dobre wrażenie, zwłaszcza gumowana tylna klapka, którą możemy spokojnie wymienić. No cóż, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym telefonie, to zasubskrybujcie mój kanał, bo już niebawem ukażą się pierwsze wrażenia, a później jego pełny test. Jeżeli ten film Wam się podobał, nie zapomnijcie też o wyrażeniu tego w komentarzu i daniu łapki w górę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!